Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie po takiej, ojejku, coś mi się tutaj ruszyło z słuchawkami. Po dłuższej przerwie na moim kanale spowodowana była ona głównie zmianą sprzętu, który posiadam, o którym teraz gram. To raz. A dwa, że święta były, więc to też jakby wiele, wiele zmienia. Gramy Insurrekcję na poziomie wysokim, ona jest od kilku dni dostępna i będzie dostępna do 1 bodajże maja, także jeszcze macie czas, żeby pograć. Jeśli nie macie Overwatcha, to macie czas, żeby kupić, ściągnąć i też pograć, także no, polecam. Uważam, że ta Insurrekcja jest o wiele trudniejsza niż Zemsta doktora Złomensteina. Naprawdę czasami jest tutaj pogrom, masakra. Tamte Złomensteiny, te roboty prawie nic nam nie robiły, zero damage'u. A tutaj jednak ten damage sądzą ostry, bo fokusują się głównie na nas, ich celem jest zabicie nas. A w Złomensteinie to była tylko brama, więc tak to wygląda. Druga sprawa, grubsza seria na moim kanale pojawi się za 2-3 tygodnie, jak dostanę wypłatę i... I kupię kamerę Logitecha C920, dobrze mówię? Taka tam fajna kamerka, tak to będzie wyglądało. A kolejna sprawa to głupi robocie, to seria bez kamerki, to pewnie nagram jakieś poradniki do TF-a, bo kilka osób mnie o to prosiło, a jak prosiliście, no to czemu nie, długo zwlekałem, ale na tym nowym sprzęcie to raczej będzie chwila, moment, to mam przynajmniej nadzieję. Insurrekcja. Wracając do właśnie tej insurrekcji, trzeba trzymać się razem, inaczej będzie ogromny problem. Bo tutaj naprawdę na tym wysokim poziomie jest trudno. To już jest moje trzecie podejście. Pierwsze przez przypadek usunąłem materiał. Drugie w 9 minucie team zraczył. Także jeszcze mamy tutaj 7 minut, żeby ewentualnie powtórzyć to, co się stało. No i trzecie podejście. Mam nadzieję, że będzie ciut lepiej. Bo musimy po prostu ogarniać. Smuga musi skakać i niszczyć wszystko i wszystkich. Ja muszę bronić teamu, znaczy to co teraz sobie to pomagam smudze, ale właśnie, wracam do teamu, drapię się po ramieniu i trzymam bramę. Porygon powinien postawić wieżyczkę, której nie postawił. Na górze postawić, dobrze. Niech tak będzie, więc ja tutaj stoję i pilnuję przejścia. Tak. Jak już mówiłem, trzeba trzymać się razem, będzie inaczej trudno. Zadanie Reinhardta. Trzymanie tarczy i bronienie swoich teammateów, żeby nie padli, i bronienie ładunku, żeby jego poziom życia również nie spadł do poziomu krytycznego. Zadanie łaski, leczyć wszystkich, buffować mnie, ale głównie smugę, mimo wszystko głównie smugę buffować. Zadanie Torbjorna, stawiać wieżyczkę i niszczyć roboty. Zadanie smugi samej w sobie jest niszczenie wszelkich innych robotów w dużej ilości, więc raczej łatwe zadanie. Więc ty, jak to wygląda? No ja mam w sumie najłatwiejsze też, jakby nie patrzeć. Nie trafiłem. Bronić naszych. I ładunku. Potem mam tą tarczę. Tylko nie każdy to rozumie i nie każdy potrafi spełnić swoje zadanie w 100%. I już powinni wszyscy podejść tutaj na ten punkt, żeby go bronić, ale oczywiście widzicie, że nasi dopiero pędzą. Pajace. Boom. No już nie potrzebuję leczenia, przez przypadek X wcisnąłem. Mam nadzieję, że ogarniamy team. No w miarę dobrym, jakieś tam gwiazdki mają, to pograli. Znaczy nie uważam, że jakby gwiazdki im odzwierciedlają poziom umiejętności, ale uwierzcie mi, że mimo wszystko często to... czasem to wynika właśnie z tego, te gwiazdki z tego poziomu. Co wam bym tutaj teraz mówił? O, zrobiłem jakiegoś robota z tyłu, albo... Dobra. No ale kurczę, no stójcie na tym punkcie, no po to tu jesteśmy. Spokojnie, serdenka. Wiem, że spokojnie. Ach, on nie padł. No, wiele serii mi się marzy. Później, jakieś tam Far Cry, jakieś asasyny, jakieś kurcze, no, masakra, dużo. Władcy Pierścieni, jakieś tam StarCraft, nie StarCraft, naprawdę dużo serii mi się marzy. Mam nadzieję, że to jakoś zrealizuję w tym swoim krótkim życiu. Na pewno nie będę nagrywał jakichś super nowych gier. Nagrywam to, co chcę, to, co lubię, to, co sprawia mi ogromną przyjemność. Asasyny bardzo lubiłem.
i na przykład bardzo chętnie sobie te asasyny, wow, to świeże, to szybko spadło, więc chętnie pogram, żeby sobie odświeżyć pamięć, ale i żeby pokazać wam, jak to wygląda. Prosta sprawa, nie? Tak samo jak było z Warcraftem. Dawno Warcrafta nie grałem, to chciałem sobie go nagrać. Dobra, bronimy teraz w kierunku. Cel naszych, zniszczyć te roboty jak najszybciej. I nie dopuścić takich piesków. I cel smugi właśnie. Niszczyć te pieski. Znaczy ja na to mówię pieski, ale to nie są pieski. Widzicie, jak one niszczą tymi laserami tutaj? Dość solidnie? No właśnie. Więc trzeba jak najszybciej się ich pozbyć, żeby do ładunków ich nie dopuścić. Jest achievement, żeby doprowadzić ładunek do drzwi, który ma 80% wytrzymałości, więc... Dobra. Szybko, szybko trzymam to. Mam nadzieję, że się uda to przejść. Czy też w ogóle wygrać, bo niestety przyznam, że był problem zawsze. Albo teammate, albo przypadek, bo jak ja już padnę, to już potem jest problem ogólnie. Wszyscy mają ogólnie problem. 3 minuty. Minuty wytrzymaliśmy, nie widzę ile to ma procent, ale po tych kreskach sądzę, że około 99-8%, może 7%. Dobra, trzymam. Dobra, nasi to powinni doniszczyć do tego psa. Doniszczyli. Dobra. Jak się tak idzie. Dobra, pozbywa mi się kulki. Zrobiłem to, co miałem zrobić. Puh, odbiłem to. Właśnie mniej więcej tak, też tak można działać w ten sposób, co ja teraz zrobiłem. Czyli już wybuchającą kulkę postarać się odepchnąć. Puh, wybrnęliśmy z tego. Przepraszam, że przez chwilę się nie odzywałem, ale naprawdę wymaga to mega skupienia. No, chyba zniszczycie to, nie? Taki widzicie problem bardzo. Tu roboty padły. Piesków na razie nie widzę. Pieski biegną z tej strony. No to wieżyczka z tej. To jest ciężko. Wiecie co jeszcze się zagrywam ostatnio? GTA Online. O Jezus, się to tak zagrywam. Dobra, zapadło. Dobra. Jeszcze mam minutę. Dobrze, stan ładunku wygląda póki co dobrze. Nie wiem ile tam jest procent. Oj, idą roboty z tej strony, idą pieski z tej strony. No nie, no kurczę, nie zrobimy tego 80%, tak? Bo nasi raczą. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie mają. Kurde. Bardzo ciężko. 80% na pewno nie zrobię już. Ale... Kurczę, ja padłem i powinniśmy to wytrzymać, ale nie wytrzymamy tego. Chociaż 5 sekund, jeśli ktoś przeżyje, to teraz przeciwnicy wybuchną. Właśnie teraz. Wybuchli sobie. I mamy chwilkę spokoju. Oj, nie to. Nie ty, tylko ry. I wskrzeszamy. O, jakoś to wyszło, jakoś to wyszło, ale nie wyjdzie, nie będzie achievementu. Dobra. Huch, było to dość mocne i emocjonujące. Dobra, razie to mam kół. Oho, basen na PC teraz wyskoczy.
Tak, na palcach czy z tego? No ten biega sam, niech tam nie biega sam. Trzymamy plecy. Z przodu są też no... Masakra. Brainlessy, no. Co za pajace, no macie prostą robotę. Trzymać przód, trzymać tył. I tyle w temacie, no nic więcej nie musicie. Nic od was nie oczekuję. Jest kulka. Odepchniemy ją, kiedy będzie chciała się tutaj wybuchnąć. Strzeszaj. Siadło to też. Kurczę, no tacy nieogarnięci ci ludzie są. Ja naprawdę sam wszystkiego nie ogarnę. Znaczy nie to, żebym był prosem, już powtarzam to po raz 10, nie wiem czy w tym materiale, bo mówię, to już trzeci raz nagrywam. Ale za każdym razem tak samo to wygląda. Raki. Po prostu raki. I zrobić achievement 80% to jest naprawdę osiągnięcie. To się wydaje nic to 80%, ale... Kuźwa, no od lewej, no. Cztery strony są, niech jedna osoba pilnuje jednej strony. Tylko tyle. Ktoś tu z przodu atakuje? Nie. Tak, to z boku idą wręcz. Smugo, chodź tu, bo padniesz na pewno. Znaczy, nie mówię na wojpie, więc na pewno nie słyszą, ale mówię, bo tak. Z taką nadzieją, że hashtag byli słyszy. Kolejny Bastion. Dobra, ale już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Dobra, pieski są odciągane. Nasi powinni teraz to zrobić. Gdzie jest Bastion? No i czemu chodzisz sama? Szybko, 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 Albercie. Na pewno, Albert. Pajace, po prostu pajace, na wszystko nie mogę nawet. Trzymać się razem, czy tak ciężko? Chyba ty. Jak nasi nie potrafią... A tak spinam te poślady, nie? No tak spinam te poślady, ale daję radę. Idzie. W końcu. Ale zobaczycie, że tutaj, jeśli tak będą dalej grać na moi teammate'i, to przegramy, bo tu będą dodatkowe 4 super roboty. O! Dużo cytryny zrobiłem. Pepsi zrobiłem. Ej! No i właśnie, teraz w tym momencie tutaj mamy Orisę. Oczywiście, że na OR14. Ale ona nie została, Orisa. Dobra, ale padła. Jak tyle nadziei. Tu jest ten basen, jeszcze jest. Dobra, basen padł. Za chwilę powinna przyjść kolejna AR-14. Właśnie już mówię. Nie no, to jest naprawdę trudny poziom. Przejść to jest jakaś masakra. O. Dobra. Padniesz czy nie? Ojejku. Dobra, nie musiałaś tego robić w ten sposób. Dobra, Bastion padł. Starość,
Dobra, Bastion już dostał swoje. Huch, padł. Teraz Orisy. Orisa. Bum! Dwie dostały. Dobra. Ojej, padłem. Ale to nic, chyba mnie wskrzeszą, co? Dobra. Zostałem sam. No i tyle. Tyle mamy z tego, o tym właśnie mówiłem. To jest chwila, moment przegrać, a skoro oni tacy byli, to... No cóż. Tak wygląda insurekcja. Z rakami to jest nie do przejścia. Ale no co. Życie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Tak bardzo, bardzo. Dziękuję za wyrozumiałość i trwałość tutaj w czekaniu na materiały. Mówię, od przyszłego tygodnia już powinny pojawiać się jakieś regularnie coś tam. Ale nie obiecuję, bo to różnie bywa. W każdym razie jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Nie wiem z czego. Trzymajcie się. Cześć.